To kolejny odcinek Let's Playa The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dobra, w poprzednim dość emocjonującym odcinku udało się przejść całą Water Temple. Niestety jeden zgon się przydarzył na Darklinku, co no, nie jest dobre. Ale się zdarza, nawet w swoim tak zwanym okresie świetności, kiedy mogłem przechodzić tę grę z zamkniętymi oczami, też mi się raz przydarzyło. No tutaj, no teoretycznie powinniśmy się udać do Kakariko Village, ale taki no troszkę fillerowy odcinek sobie wymyśliłem. I nadarza się do tego bardzo dobra okazja, ponieważ gdybym był właściwie przygotowany do poprzedniej walki, nic z drastycznych wydarzeń, które miały miejsce, by się nie stało. Dlatego tutaj pokażę, jak się właściwie przygotować. No, poczułem się za zbyt pewny siebie, przystępując do tworzenia tego, do nagrywania tego let's playa. Ale tutaj no jednak trzeba się właściwie przygotować i takim dwóm drobnostkom będzie poświęcony ten raczej krótki odcinek let's playa. Po przejściu Water Temple no jesteśmy już grubo po połowie gry. Przeszliśmy również najtrudniejsze rzeczy w całej grze. Pokażę może sekwencję tutaj. Pierwszą część sekwencji sprzedaży masek. Macie stracha? Znaczy, kto nie gra w Majora's Mask, nie ma stracha. Nie, odwrotnie, ten powinien mieć stracha. Tu pan jeszcze nie... Czy to pani, nie wiem kto to jest, jeszcze nie przeżyli. I tak, bardzo ważne do walki z Darklinkiem jest ten oto potion. Tylko nie mamy, niestety. Niestety mamy tylko jedną butelkę, w której jest wróżka. Dlatego celem tego odcinka będzie zdobycie dwóch pustych, znaczy pustych bądź nie butelek i na końcu wypełnienie co najmniej jednej z nich zielonym potionem. Pierwsza z butelek znajduje się w Kakariko Village. Jeszcze wcześniej w let's playu obiecałem, że pokażę atak kurczaków. Teraz właśnie tego dokonam. Szybko ucieknę z wioski i rozpocznę właściwe zdobywanie butelki. Zdobywanie butelki nie będzie się odbywać, że stoję pod sklepem i proszę przypadkowych ludzi, tylko tutaj postanawiam zapracować. Odbywa się to poprzez... poprzez zebranie tych kurczaków dla tej pani, co tam sobie jest. Chodź tu. Nie uciekaj, nic ci nie zrobię. A nie, czekaj, zrobię ci. Właśnie. Nie. Co tam Navi ma do powiedzenia? Nie wiem. Nie patrzę, nie pytam się. Molestowanie kurczaka kończy się bardzo źle. O właśnie.
Kończy się masowanym atakiem kuraków na nas. I to boli bardzo. To jest najgroźniejszy atak w ogóle w grze, który może nas spotkać. Dobra, udało się przeżyć. Nigdy nie atakuj kurczaków. Wracamy do zadania, no... Druga butelka. Druga butelka znajdzie się w naszym posiadaniu, gdy tej pani, co tam hoduje kurczaki, uda się. Przyniesiemy, zbierzemy wszystkie kurczaki, które jej uciekły. Chodźże ty. O, sam na pomoc. A, let go. Ile tam tych kuraków już jest? Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, dobra. Jest. Fajna jesteś, wiesz? Jakoś to tam było. Jeden kurak jest tam. I kolejny kurak, jak się wejdzie po tej drabinie, co tu ją pokazuje, to jest tam. To jak się tam szło? Muszę sobie przypomnieć, jakoś tutaj się też... Dobra, nie. Muszę sobie przypomnieć, przy okazji sobie pozwiedzamy lokację jeszcze. Przedamy strażnikowi maskę. On będzie sobie w niej chodził. No to jest taki odcinek na uspokojenie troszkę sytuacji. Znowu zaczynasz, pajacu? Kiton. To odpuść sobie z tym Mr. Hero, dobra? To nie na wszystkich maskach zarobimy. No i ten pajac sobie chodzi teraz w tym. Zamiast dziecku dać. To jest ucisk. Coś chyba na kurczaku trzeba było pofrunąć. Tylko jak? Jak to tam było? Masz
sukrzotem, to tutaj by bez problemu można było się podczepić do tego dachu. No, jeszcze raz spróbuję, a jak nie, to będę musiał... Nie wiem co. Tak jak mówiłem, hookshotem, mając hookshot czy longshot, longshotem jest jeszcze łatwiej. No, też nie bardzo. Cipli, mała kurka. Tu też nie ma przejścia. Spróbujemy czegoś takiego. Pamiętam, że chyba się z tej wieży skakało. Znaczy... Albo z tej wieży, albo przez... to miejsce, w którym próbowałem przeskoczyć. Więc tak, spróbuję tu przeskoczyć z tej wieży na ten niebieski dach. Jeżeli to się nie uda, to spróbuję z kurakiem skoczyć z miejsca nad studnią. Teraz próbujemy z kurakiem skoczyć. Próbowałem przeskoczyć na... no, na barierkę tej wieży. To jest do wykonania, ale... Chyba to jest to. To chyba jest to. No, derp. Chyba trzeba prosto polecieć. No, czemu to jest? No nie wiem. Zamilcz, bo cię wrzucę do studni. Jest, udało się, dobra. I tak, tutaj jest sklep z potionami. Taka babcia tam siedzi, stara. Babcia jest, za przeproszeniem, przydatna bardzo, ale w Majora's Mask. Przejdziemy do tej babci i... Ona opowiada bajki różne. Dzięki temu można przeskoczyć tam czas, znaczy czas do przodu szybko. Przesunąć. Po Majora's Mask jest. Odgrywamy 3 dni.
te same 3 dni. I mamy wszystkie 7 kuraków. Jak już je wszystkie wrzucę do zagrody, jeszcze pokażę ten sklep z fałszywymi babci tam. Zmień zawód. Tak, druga butelka. No tutaj butelki podobnie jak w Dungeon Masterze są na wagę złota. Oczywiście, że będziemy je niepokoić. Dobrze, w takim wypadku z babcią będzie można porozmawiać w przyszłości, jako dorosły Link. No, tak naprawdę to nie będzie odcinek fillerowy, bo tutaj chcę jednak pokazać Shadow Temple, wejść do Shadow Temple. Tak więc nie ma tak. I tak, czwarta butelka jest dość smutna do znalezienia. Ponieważ jako dorosły Link trzeba latać po polu Hyrule i niszczyć te duże duszki i przynosić je handlarzowi, jak się chyba wszystkie 20 złapie do butelek, to on daje ostatnią butelkę, dlatego zazwyczaj sobie odpuszczam czwartą butelkę, ale trzecia też jest również całkiem prosta do znalezienia. Znajduje się ona na ranchu Lon Lon. No troszkę nam zajmie dotarcie do rancha. No, pole Hyrule jest rozległe, ale tak jak mówiłem przy pierwszych odcinkach Let's Play'a, no, na dzisiejszym graczu nie ma szans raczej, żeby zrobiło wrażenie. Jest puste. Za wyjątkiem jednego obszaru, którego nawet jeszcze nie pokazałem, jest dość monotonne. Przykro mi to mówić, no, Zelda moja ulubiona gra, no ale przez ten czas już prawie wszyscy ten aspekt zrobili lepiej. Tu jest... O, tu chyba. O, właśnie, tu Talon se wrócił. I Talon se śpi. I tak, to ma takie 3 super kurczaki. Jak się go obudzi, to on zaproponuje nam grę, żeby te kurczaki zidentyfikować. I tak, to jest po prostu trzeba podnosić kurczaki po kolei. Można wszystkie kurczaki wrzucić do mniej więcej w jedno miejsce i wtedy te super kurczaki będą bardzo łatwe do zidentyfikowania. Ale spróbujemy to normalnie zrobić. Tutaj Talon dobruchał Malon.
Tak taki leń wyhodował super kurczaki. No czy to się mieści w waszych głowach? Da nam coś dobrego. No, gra jest bardzo tania. Dobra, jeden kurek. Drugi. Jak mi się poszczęści, to się uda. O, chyba się nie uda. No trudno. Robimy w ten sposób, że większość kurczaków spróbuję wrzucić tutaj. One będzie mała szansa, że one uciekną. Ktoś ci pozwoli pójść. Zadałem ci pytanie. Cóż za niesforne zwierzęta. I tak przechytrzyłem go rozumowo. Ważne pytanie. O, tak, jasne, tak. Mleczarnia jest. No właśnie, tu no, butelkę mleka nam da. Zaraz się napijemy. On odnawia chyba do 4 serduch. Jest na 2 porcje łyków. Teraz wracamy się z powrotem do miasta. A jeszcze się tu pochwalę. Tak, są 3 butelki. Do jednej z butelek zbiorę wróżkę przy okazji. Ale do trzeciej butelki, żeby się właściwie przygotować, należy kupić pewien wesoły napój. Trzeba będzie zagrać piosenkę Słońca, żeby zdążyć kupić, bo to jest w Potion Shopie.
się, Sonia. Najpierw oddamy kasę za maskę sprzedawcy. To jest kolejna maska, Skull Mask. Nie pamiętam, komu ją sprzedać. Bardzo rzadko robię te sekwencje tego questa. Wypijemy mleko. O właśnie. Zielony potion. Babcia ze sklepu, który chciałem odwiedzić, a której nie ma. Teraz widzicie, gdybym miał ten potion przy walce z Darklinkiem, to bym dalej spamował Dinsfire i nic by się nie stało, tak więc to też nie są żadne cuda. Magia będzie też bardzo przydatna podczas finałowego starcia, najprawdopodobniej znaczy prawie na pewno zabraknie mi many. Tutaj no, lepiej byłoby nawet mieć dwa potiony, te zielone, niż wróżkę. Wracając do tej babci ze sklepu z potionami, ona potem sprzedaje potion, który odnawia zarówno punktu życia, jak i magii. To jest niebieski potion. No ale aż tak źle jeszcze nie jest. Dobra, mam co chciałem. Wracamy do przyszłości, czy też teraźniejszości, jak ktoś tam sobie odczytuje. Jednak chyba nie będę pokazywał. Nie. Znaczy, miałem pokazać łowienie ryb i myk ze strachami na wróble. Szybko. Parę minut zajmie, dobra. Teleportuję się nad jezioro Hylia. To zajmie może 10 minut. Odcinek będę chciał skończyć wejściem do Shadow Temple. To, co tam pływa, to jest przycisk ze świątyni wody, który wyciągnęliśmy hookshotem. Początek pokażę taką ciekawostkę. To jest taki profesor. Niezbyt urodziwy. On jest żywy jeszcze, to już nie jest szkielet. O właśnie, tutaj on wspominał tej pani od Pulsionów. Kamła marnica sobie pływa. Okay.
No, dokładnie wysłuchajmy, co ma do powiedzenia. No tu facet jakieś destylacje przeprowadza. W Polsce Ludowej była za to kara śmierci. Pan różne dziwne rzeczy sobie. Najgłębsze lore Zeldama. Nie wiadomo, co tu ten rekin robi, po co jest. Tutaj jeżeli zanurkujemy odpowiednio głęboko, to facet będzie dawał nam nagrody. Niestety przedmiot, który pozwala najgłębiej nurkować, jest do wyłowienia dosłownie w przenośni, jeśli dobrze pamiętam, od kolesia, gdzie się ryby łowi. Tutaj jeżeli myślicie, by użyć skrót do siedziby Zorów, to ten skrót jest też zamarznięty, nie ma tam przejścia. Chyba nic z tego nie będzie. Ale jak, o co mi tu chodzi? No coś źle zrobiłem, ale tak. Tu był drugi strach na wróble. Pierre. I jeżeli mu zagramy piosenkę, którą zagraliśmy w przeszłości, to ten pierwszy będzie pojawiał w różnych miejscach. I do niego można się hookshotować. Ten facet jest już łysy, dlatego nosi czapkę. To znaczy, tu można mu zerwać tę czapkę. To się wygłupiam po prostu. Dobra, nie. Można poruszać z pawikiem, żeby jakaś ryba się chciała chycić tego. A generalnie czekamy. O, siadło. Jak się urwie, to się urwie. Jak złapiemy, jak dociągniemy, to jest ok. Aha, proszę. Sześć pomoc. Nie, wypadł z tym. Sześć. Dobra, pokazałem pływanie. Nie pływanie, tylko. Tylko łowienie ryb. To fajna gierka, można przy niej naprawdę dość dużo czasu spędzić. No tutaj to są nagrody za złowienie naprawdę dużych sztuk.
Dobra, teraz, żeby zakończyć odcinek. Jak to szło? Teleportuję się do Świątyni Czasu i stamtąd przejdę do Kakariko Village, żeby uruchomić dalsze wydarzenia. Derp. I tak. Death Mountain już nie jest takie groźne. Goroni też wrócili. Tutaj dla lepszego efektu sprawię, żeby była noc, dobra? Dobra. Dlaczego? Bo tak. Już. Kakariko Village się pali. Płoli się. Dobra, to nie jest zabawne. Kurczaki się palą żywcem też. W tem shake. No. Kakariko Village to wioska, której jego lud strzeże. Mimpa. W studni siedzi złe. Dodatkowo niewidzialne złe. Do takiego cwaniaka jak Shake rozwala jednym atakiem. No, Linka również. Stało się złe. Zły duch cienia uwolnił się. Impa niby go tam zamknęła, ale teraz się wydostał. No, siły zła, które się obudziły, mogły mu uciec, wydostać się na świat. No, ten cienisty duch to jest, no, pozostałość po
mrocznych postępkach ludu Hyrule, Impa udała się do Shadow Temple, żeby spróbować go zamknąć, uwięzić znowu. No Impa, no nie ma co ukrywać, jest kolejną z 6 mędrców. Musimy się udać do Shadow Temple i naklepać potwora. Wejście do Shadow Temple jest powyżej cmentarza. Jak nas nauczy melodii, która pozwoli nam się tam dostać. Nocturne cienia. Bez chwili zwłoki, hehe, zwłoki, kapujecie. Udaje się do świątyni cienia. Jesteśmy na cmentarzu za wioską Hakariko. Wcześniej to miejsce było niedostępne. Która godzina, powiedz? 19:38. I to przyjazne miejsce to jest wejście do świątyni cienia. Jak otworzyć je sobie? Ano prostym mykiem. Lens of Truth już mamy, dlatego do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku The Legend of Zelda Ocarina of Time.